30. niedziela zwykła. W pierwszym czytaniu z Księgi Wyjścia Pan Bóg mówi o tym, że trzeba się troszczyć o tych, którzy są słabsi. Najpierw mówi, nie będziesz gnębił ani uciskał przybysza, bo wy też byliście przybyszami. Nie będziesz krzywdził żadnej wdowy ani sieroty. Jak nawet komuś weźmiesz w zastaw od kogoś płaszcz, to oddaj mu na noc, bo jeśli będzie mu zimno, no to mu zrobisz krzywdę. I zaskakujące jest nie tylko to, że Pan Bóg mówi, żebyś nie krzywdził ludzi słabszych, ale jeżeli ich głos dojdzie do Pana Boga, to Pan Bóg się zemści. Wygubię was mieczem, rozpali się gniew mój, żony wasze będą wdowami, a dzieci wasze sierotami. Bardzo mocne sformułowanie Pana Boga, takie byśmy powiedzieli rodzinne. Tak jakby ojciec i matka mówili do swoich dzieci, bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy, jeżeli skrzywdzisz twojego brata albo siostrę, to zobaczysz, no nie wiem co ci zrobię. Zobaczysz, nie wiem, co ci zrobię. Bóg troszczy się o słabszych. Bóg przypomina nam o tym, żebyśmy pomagali słabszym. Bóg naprawdę nie będzie zapominał tego bólu i krzyku, którzy słabsi wołają, kierują do Pana Boga z powodu tego, że są przez nas zaniedbywani czy przez nas męczeni. To nie jest tak, że to jest sprawa między nami a ludźmi. To nie jest tak, że sądy ludzkie tylko te wszystkie sprawy załatwią. Pan Bóg usłyszy. Pan Bóg usłyszy głos ludzi słabych, odrzuconych, ludzi niszczonych przez tych, którzy wydają się mocniejszymi. Psalmista zaczyna od wyznania miłości. Miłuję Cię, Panie, mocy moja. Kocham Cię, Panie Boże. I chociaż to jest Stary Testament, chociaż nam się wydaje, że w tym Starym Testamencie tej miłości wiele nie ma, to popatrzcie się, w pierwszym czytaniu było bardzo takiej miłości, jak Pan Bóg kocha ludzi, zwłaszcza tych, którzy są odrzucani przez ludzi. A tutaj jest mowa o tym, że człowiek potrafi kochać Pana Boga. Naprawdę potrafi nie tylko być posłuszny, nie tylko się bać, ale potrafi Go kochać. Żebyśmy nie mieli takiego wyobrażenia, że Bóg Starego Testamentu to jest Bóg, który nie jest Bogiem miłości. Nie, to jest Bóg miłości. To jest Bóg, którego można pokochać. To jest Bóg właśnie, o którym mówi psalmista, kocham Cię. I wydaje się, że chyba największym problemem w naszym życiu jest to, że my nie wiemy, że Boga trzeba kochać. Że wszystko zaczyna się od tego, żeby Boga kochać. Jeżeli kogoś kocham, to o nim myślę. Jeżeli kocham, to jestem mu posłuszny. Jeżeli kocham, to chcę z nim przebywać. Jeżeli kocham, to mi zależy, żeby zrozumieć, o co mi chodzi, o co mu chodzi. Tak bardzo kłócimy się w tych dniach i nie tylko o tym, co ja chcę, co ty chcesz, jakie ty masz opinie, jaką ja mam opinię. A czy myślimy o tym, co Pan Bóg chce? Czy myślimy o tym, czy nie robimy Jemu przykrości? Czy myślimy o tym po prostu, co jest dla Niego dobre? No bo miłość przecież przede wszystkim to jest taki stan, w którym człowiek chce dobrze dla drugiego. Jeśli nie kocham Pana Boga, to wszystkie inne sprawy są naprawdę jakieś takie bezsensowne w mojej wierze. To, o co powinienem walczyć, to właśnie o miłość Boga. Drugie czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan mówi nam o przepięknej postawie ludzi wierzących, że ludzie mogą być tak wierzący, że inni biorą z nich przykład. A w jaki sposób stali się tak bardzo mocno wierzący, przyjmując Słowo Boże pośród wielkiego ucisku, staliście się naśladowcami naszymi Pana. A więc przyjęli Słowo Boże, przyjęli Ewangelię, przyjęli wiarę pośród wielkiego ucisku, ale z radością Ducha Świętego. A więc Duch Święty daje siłę i radość pośród ucisku. Ale to jest przepiękne, że ci ludzie powiedzieli, to nic, że jesteśmy uciskani, to nic, że jesteśmy męczeni, to nic, że jesteśmy trapieni, my mimo wszystko przyjmiemy Ewangelię. Ewangelia może boleć. Ewangelia może powodować, że jesteś wyśmiewany. Ewangelia może powodować, że będziesz uciskany i że będziesz odrzucony. Może nawet stracisz finansowo. Ale przyjąć Słowo Boże, czyli uwierzyć w Bogu, pomimo tego, że po ludzku mogę na tym stracić, to jest wiara. I to jest świętość. To jest coś, co jest godne naśladowania. Że my nie wierzymy w Boga tylko wtedy, kiedy się nam opłaca i tylko wtedy, kiedy ludzie nam klaszczą, ale wtedy nawet jak nam jest źle, mówimy, ja Cię przyjmę Cię. Tak jak przyjmuje dziecko własne, jak przyjmuje męża, żona, jak przyjmuje członka rodziny pośród ucisku, jak przyjmowali ludzie w czasie wojny, w czasie okupacji, w czasie stanu wojennego, jak przyjmowali ludzi ze swojej rodziny, czy nieraz nawet obcych, żeby im pomóc pośród ucisku. I to był wyraz niesamowitej wiary i też niesamowitej miłości. Przyjmować wiarę wtedy, kiedy się z niej śmieją. Trzymać się tej wiary wtedy, kiedy nas obrażają. To jest godny przykład do naśladowania. I to jest coś, za co naprawdę trzeba pochwalić, czy u innych, czy u siebie.
Ewangelia przypomina nam o najważniejszym przykazaniu, dwóch najważniejszych przykazaniach. Nauczycieli, które jest przykazanie w prawie z największej. I tak naprawdę, jakbyśmy czytali Stary Testament, to konia z rzędem temu, kto by wpadł na to, które przykazanie jest największe. Tam nie jest napisane, to jest największe przykazanie. Jest wiele tych przykazań, bardzo wiele. I tak naprawdę mniejsze, większe przepisy, bardziej ogólne, bardziej szczegółowe. I człowiek się w tym wszystkim może pogubić, a z tego całego bogactwa Jezus wyciąga dwie najważniejsze sprawy. Kochaj Boga i kochaj bliźniego. A jeżeli kochasz, naprawdę angażuj się totalnie. Boga kochaj całym sobą, a bliźniego kochaj jak siebie samego. I to zdanie, że na tych dwóch przykazaniach zawisło całe prawo i proroctwo, jest genialne, bo to znaczy, że wszystko zależy od miłości Boga i bliźniego. Jeżeli na tym zawisło prawo i prorocy, to znaczy, jeżeli nie będzie miłości, no to wszystko to spadnie, tak jak płaszcz zawieszony na haku spada, kiedy nie ma haka, tak jak drzewo, które miało, na którym mieliśmy zawiesić to czy tamto, kiedy zostanie ścięte, wszystko, co było zawieszone, się przewraca. Każdy przepis, każde prawo, każda norma bierze w łeb, jeżeli nie ma miłości Boga i bliźniego. My musimy przede wszystkim kochać Boga, musimy przede wszystkim kochać bliźniego. Wtedy możemy mówić o prawach, o przepisach, o naturalnych, można powiedzieć, konsekwencjach. Jeżeli nie kochasz, jeżeli nie kochamy ludzi, jeżeli nie kochamy Pana Boga, to o czym my po prostu rozmawiamy? To o czym my rozmawiamy? Tam, gdzie nie ma miłości, rozmowa na temat prawa naprawdę nie ma sensu. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.